W lutym świętowaliśmy w regionie Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Obchody odbyły się w Żnińskim Domu Kultury. Podczas uroczystości zasłużeni przewodnicy z regionu odebrali podziękowania marszałka województwa oraz odznaki przyznane przez zarząd główny PTTK. Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego ma pokazać pracę przewodnika lokalnej społeczności, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta i regionu. Do niedawna, aby zostać przewodnikiem turystycznym, należało zdać specjalny egzamin w Urzędzie Marszałkowskim. Dziś przewodnikiem może być każdy, jednak ci najlepsi posiadają rekomendacje organizacji przewodnickich. Jesteśmy parę dni po święcie przewodnika. Paweł, gratulacje na początek, bo wiem, że zostałeś wyróżniony przez marszałka w związku ze swoją pracą przewodnicką. Moje pytanie brzmi tak. Wiem, że jak w każdej branży są pewnie artyści i rzemieślnicy, tak samo i w tym fachu. Jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym przewodnikiem turystycznym? Odwaga, charyzma, otwartość na ludzi. Trzeba lubić ludzi, lubić to, co się robi, być otwartym na Toruń, chłonąć tą wiedzę, pasjonować się nim. Wspomniał Pan o rzemieślnikach. Traktuję to osoby, które przez x sezonów cały czas oprowadzają tą samą trasę, nazywając siebie przewodnikami po Toruniu. Ja nazywam ich przewodnikami po Starówce. Przewodnik po Toruniu to są 24 osiedla, które trzeba znać i atrakcje, które są na nich położone. Dlatego taki dzień jak dzisiaj to też pewna mobilizacja dla nas. Idziemy ulicą szeroką, którą mijamy na co dzień. Nie ukrywam, że sam zdarza mi się, że przemykam ją tylko na rynek i do poszczególnych atrakcji. Jest to wyjście spoza pewnej strefy komfortu, rozwinięcie siebie, tak? Przeczytanie troszeczkę więcej i poznanie tych ciekawostek, które na tych 240 metrach naprawdę występują w giga ilości. Miałem poważny problem, żeby wybrać to, co dzisiaj mogę powiedzieć. No właśnie, Paweł, wspomniałeś o tym, że Toruń to nie tylko Starówka. Wiem, że jesteś też pasjonatem fortyfikacji toruńskich. To jest twój konik, z tego co wiem. Jakie jeszcze atrakcje poleciłbyś komuś z Torunia, mieszkańcom Torunia, pod hasłem, no, cudze chwalicie, swego nie znacie? Przede wszystkim prawa na bydgoskie przedmieście, perełkę secesji, nazwisk, które osiągnęły sporo, nie tylko na lokalnej arenie, ale także i europejskiej. Toruń miastem sportu, warto wiedzieć, że mamy tutaj przepiękny stadion żużlowy, inne stadiony, które warto zobaczyć. Chciałbym też dodać, że Toruń wyrasta coraz silniej na mapie jako ośrodek turystyki pielgrzymkowej. Raz, że za sprawą rozgłośni Radia Maryja, dwa, przepięknych kościołów, które zyskują na promocji, w związku z czym zachęcam do ich zwiedzania. Sporo mówi się o problemach tej branży turystycznej, toruńskiej. Turyści przyjeżdżają tylko na jeden dzień, nie zostają dłużej. Potwierdzasz to, że rzeczywiście to jest kłopot? Myślę, że jest coraz lepiej. I tak jest lepiej niż kilka sezonów temu. Faktem jest, że jesteśmy miastem tranzytowym między morzem a górami. Jednak magia Kopernika, Piernika przyciąga turystów na coraz dłużej. Silne działania promocyjne również powodują, że turyści przyjeżdżają już nie tylko po drodze do Torunia, ale stricte do Torunia, z czego bardzo się cieszę i są na to dowody w przypadku liczby turystów, która z roku na rok nam rośnie. Magiczna liczba 2 milionów w zeszłym sezonie została przekroczona. Paweł, za chwilę ruszymy na toruński Deptak, ulicę szeroką. Każdy to miejsce zna, ale nie każdy zna jego historię. Co dzisiaj pokażesz? Opowiemy od samego początku o roli osiołka, którą tutaj pełnił, o roli odwachu. Opowiemy troszeczkę o historiach poszczególnych kamienic i rodzin, które są z tymi kamienicami związane. Troszeczkę wspomnę o podziemnym dziedzictwie tej ulicy, bo jest też ukryte w przepięknej postaci piwnicy gotyckiej, 7 metrów długa, 4 metry wysoka. Jeszcze nie jest udostępniona, ale pracujemy nad tym, więc będzie się niebawem czym pochwalić. Jest pewna legenda o tym, jak żona pana Augustyna podpisała cyrograf z diabłem, ale o tym na trasie. Obchodom Dnia Przewodnika Turystycznego towarzyszyła akcja bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych Kujaw i Pomorza. W programie były m.in. spacery z przewodnikami, prelekcje oraz zwiedzanie wystaw i muzeów. Na mieszkańców i turystów czekało kilkadziesiąt propozycji atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Z kamerą telewizji kablowej Petrus wybraliśmy się na spacer po toruńskim Deptaku. Paweł Bukowski rozpoczął swoją opowieść od postaci toruńskiego osiołka. Wybrałem poszczególne punkty, moim zdaniem najciekawsze. Jednym z nich będzie m.in. osiołek toruński, który służył jako pręgierz, pewnie Państwo o tym wiecie. Stoi tutaj u progu ulicy od 1629 roku. Czy przy takim pręgierzu można było chłostać? To jest pytanie dla Państwa. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie miał on takiej finezyjnej formy, jaką ma dzisiaj. Tak? Było to kilka skrzyń tak naprawdę spiętych takim stalowym prętem, zaostrzonym troszeczkę ku górze. Przy osiołku wykonywano kary na honorze. Kary, które nie pozbawiały życia, pozbawiały honoru, dobrego imienia, a przy okazji zadawały troszeczkę więcej bólu niż to było wskazane. Osiołki były dwa na rynku. Jeden stoi w pierwotnym miejscu, drugi po północnej stronie ratusza. Ten drugi był dedykowany ludności cywilnej, ten był dedykowany
żołnierzom, tak? Służbom mundurowym. Nieprzypadkowo, bo tutaj w tym budynku na rogu Żeglarskiej Szerokiej znajdował się odwach, czyli posterunek Straży Miejskiej. 80 panów było zobowiązanych do pilnowania porządku w naszym mieście, ale nie tylko ich karano. Więc jeżeli panowie nie wrócili z przepustki, popełnili drobne występki, powtarzam, drobne występki, tak? Wsadzano ich wówczas na ośle, przewiązywano nogi, krępowano ręce, na tabliczce pisano, kto umiał przeczytać to przeczytał, na przykład Paweł Bukowski, tak? Źle oprowadził grupę po Toruniu, tak? Kara osła, od wschodu słońca do zachodu. Siedział okrakiem, co było dość bolesne. Zdarzało się w historii Torunia i są zapiski na to w kronikach, że skazani słusznie jeszcze krzyczeli w stronę sądu, a sąd mieścił się w ratuszu staromiejskim. Oczywiście siedzę za niewinność, jestem niewinny, proszę mi stąd zjąć, używając takich czy owakich epitetów. Jeżeli taki jegomość jeszcze miał czelność tutaj wykrzykiwać, wówczas dowiązywano mu do nóg cegły, po 6 do każdej, tak? Jeżeli nadal nie spokorniał, wówczas na nóżki kładziono mu worek z ołowiem, aby troszeczkę go tutaj spokornieć, tak? Po odbyciu takiej kary, przypominam, od wschodu do zachodu słońca, opuszczał Toruń. Jeżeli był to żołnierz, to ze służby raczej wydalony. Co ciekawe, życie bez dobrego imienia w Toruniu było raczej niemożliwe. Skazani to już raczej przedmieścia, tak? Albo wyprowadzka do innego miasta. Z takich ciekawszych rzeczy powiem Państwu, że osoby skazane były jeszcze dodatkowo stygmatyzowane, naznaczane na lewej piersi, wypalano literę L. Znacie Państwo firm Szkarłatna Litera, prawda? Być może na twarzach szpecono. Nawet w tym rejonie, na ziemi chełmińskiej, była to lewa pierś. Jeżeli przeprowadziłbym się do Chełmna, tak, jeszcze golono włoso przy okazji, chciałbym się przeprowadzić na przykład do Chełmna, zdejmij kaptur, co się stało z włosami, pokaż lewą pierś, naznaczone, co się stało. I wówczas burmistrz Chełmna, czy też władze Chełmna wysyłały pismo do Torunia, kim jest ten człowiek, skąd przyszedł i po co on chce tu być, szła odpowiedź, na przykład został skazany za to i za to, albo go wpuszczano, albo nie. Więc nie była taka prosta sprawa, żeby z wyrokiem, czy też po wyroku przemieszczać się potem po poszczególnych miastach. To tak woli ciekawości. O wspomnianym odwachu już napomknąłem, więc Straż Miejska miała pełne ręce roboty w Toruniu, miasto portowe, sporo się tutaj działo, więc 80 panów wypuszczanych tutaj na patrole dookoła miasta, no, miało, że tak już powiem, sporo pracy, aby porządek w mieście zaprowadzić. Organizatorzy akcji zaoferowali bezpłatne prelekcje i zwiedzanie w 12 miastach i 4 parkach krajobrazowych na Kujawach i Pomorzu. Uczestnicy spaceru po ulicy Szerokiej dowiedzieli się sporo o historii najstarszych kamienic przy tej reprezentacyjnej ulicy Torunia. Za moimi plecami księgarnia Atlas, ulica Szeroka 42. Patrzymy, w sumie nic ciekawego nie widać, bo nic Państwo tutaj nie zobaczą na zewnątrz. To, co jest ciekawe, jest pod nami i kończy się w zasadzie tutaj na tym krawężniku. To jest jedna z największych piwnic gotyckich z rodowodem XIV-wiecznym. I proszę mi wierzyć, niemal wszystkie kamienice w Pierzei Północnej czy Południowej mają rodowód gotycki, jeżeli chodzi o fundamenty, piwnice, czy też fasady, które skryte są pod nowymi zdobieniami. Jeżeli chodzi o ów piwnicę, została odkryta dość przypadkowo w trakcie remontów. To parę lat temu tutaj bruk się zawalił, oj, coś się znajduje pod ulicą Szeroką, trzeba sprawdzić. Wejście przez piwnicę księgarni Atlas. Okazuje się, że jedna ze ścian była zamurowana, przebita ją, no i ukazuje się przepiękna gotycka piwnica, których, jak mówią archeolodzy, w Toruniu jest pod dostatkiem. Czy będzie ta udostępniona? Wszystko wskazuje, że tak. Jakby to odpowiedzieć kiedy? W najbliższym czasie, tak? W nieokreślonej przyszłości. Księgarnia Atlas kryła w sobie jeszcze jedną tajemnicę, to z takich ciekawostek też współczesnych, bo historia dzieje się na żywo niemal każdego dnia. W trakcie remontu, znowu całkiem przypadkowo, wymianie framug drzwi, z lewej strony wypadł granat. Tak? Co on tam robił, co tam się stało? Nikt tego nie wie. Może jakiś punkt konspiracyjny Armii Krajowej, może coś wcześniej, nie dojdziemy. Ktoś tam schował ładunek wybuchowy w postaci granatu. No ja, ujawiając trochę swojej prywatnej historii, przepracowałem w tej księgarni jeszcze w trakcie studiów dobre 5 czy 6 lat. Sporo ciekawych historii. Pan podłożył ten granat. No, za stary był. To jest za młody. No sporo ciekawych historii się wydarzyło, jak co i już przychodzili Państwo kupować rajstopy w księgarni, a taka anegdota już z historią zbrodnia i kara, tylko zbrodnia i kara jako antycznego bohatera, tak? I to było napisane na kartce, kiedy ktoś tam kupował książki. Można było opowiadać godzinami. Naprawdę bardzo miło wspominam ten czas tutaj właśnie w księgarni Atlas. I znowu, kilka metrów dalej. Nie wspomniałem o jeszcze jednej nazwie ulicy Szerokiej. To już troszeczkę prześmiewcza i bardziej pogardliwa, ale smucą mnie te puste witryny w oknach. Ulica Szeroka jest też nazywana
przez nie tylko przewodników, przez większą część miasta, jako Wall Street. Małe sklepy, warsztaciki zostały wręcz zmiecione z powierzchni ziemi, a pojawiły się tutaj banki, to na potęgę, więc stąd ta nazwa Wall Street. Pustostany są nadal. Jeden z nich to szeroka 40 z rodowodem gotyckim. Przebudowa w XVII wieku na styl barokowy, który jest widoczny przed państwem. Element gotyku jest nadal widoczny. To są te wnęki łukowe, które są podkreślone, moim zdaniem jest to żółty kolor, panie się nie zgodzą, ale to już jest inna historia. Gotycka cegła kryje się pod fasadą. Wewnątrz przepiękne polichromie z okresu baroku. Tak? Konserwatorzy mówią, że drugie takie polichromie w taki sposób namalowane znajdują się już w kamienicy pod gwiazdą. I chciałem tutaj wejść, otworzyć, niestety nie udało mi się, więc tylko wspomnę o tym fakcie, że takie polichromie tutaj występują, ale to nie koniec. Niemal w każdym czasie, kiedy remontowana jest ulica Starówki, kamienice przy ulicach Starówki, czy też w ogóle na Starówce, odnajdywane są jakieś skarby. I śmiem twierdzić, że w Toruniu mamy skupisko, jedne z największych w Polsce skupisk polichromii barokowych i średniowiecznych w Polsce. Lubią turyści słuchać, kiedy coś jest największe, najszersze i najstarsze. No to najstarsze uznawane jest kamienica przy szerokiej 38. Rodowód druga połowa XIV wieku i on nadal jest widoczny, ten styl gotycki. Przypatrzmy się kształtowi tej kamienicy. Nieco ustępuje klasycznym spichlerzodomom, które znamy na przykład przy ulicy Kopernika czy przy ulicy Rabiańskiej, czy też przy skrzyżowaniu ulicy Rabiańskiej i Piekary, bo gotyk w Toruniu z reguł miał kształt fasady schodkowy, tak? Czyli ten schodek pierwszy, drugi, trzeci. Tutaj wygląda troszeczkę inaczej, ale zwarta zabudowa ulicy Szerokiej nie pozwoliła na to. Niemniej na górze krenelarze, łuki, podkreślenie bardziej militarnego stylu, nawiązującego do Flandrii, regionu, z którym Toruń miał ścisłe związki ekonomiczne, a to w związku z tym, że byliśmy w Hanzie, czyli związku miast, które kooperowały z sobą na drodze handlowej. Warto wiedzieć, że Toruń był w Hanzie od 1284 roku i uwaga, należał do jednych z najbogatszych miast tego związku. Sgraffito, które jest widoczne pod parterem, jest współczesny, więc proszę nie dać się zwieść, to nie jest nic aż tak zabytkowego. Oczywiście warto o tym wspomnieć, jest to dzieło konserwatorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Niemniej aż takiej wartości historycznej jak piętra powyższe jeszcze w sobie nie ma. I też się tutaj powtórzę, na parterze, bliżej oficyny, pierwsze i drugie piętro to przepiękne polichromowane stropy, a także malowidła ścienne plus łuki, które są odkryte wewnątrz. No niemniej jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Na razie widzimy apartamentu hotelu pod Orłem, ale do oficjalnego użytku jeszcze nie jest dopuszczone. Chodźmy. W jednej z kamienic w centrum miasta mieściła się kiedyś fabryka gwoździ. Szeroka numer 35. Dom handlowy Flis, każdy pamięta. Wiele innych marek później tutaj rezydowało. Ja chciałbym troszeczkę nawiązać do rodzin, które też rezydowały przy ulicy Szerokiej. Od 1913 roku kamienica była w posiadaniu rodziny Dietrichów. I w sumie nic to państwu nie musi mówić, ale tak. Ale warto wiedzieć, że fabryka gwoździ, wszelkich elementów metalowych, to właśnie zasługa w Toruniu między innymi tej rodziny. Takich w sumie od 1913 roku są w posiadaniu kamienicy pod numerem 35. Remontują nam na gmach, który budzi podziw, wrażenie wśród większości Torunian, bo tak obszernej kamienicy jeszcze w tamtym czasie tutaj nie widziano. Przez pewien moment zakład zaczął podupadać, a to dlatego, że w niesłychanym tempie ruszyła nam masowa produkcja elementów, o których wspominałem, czyli śruby, gwoździe i tego typu historie, a tutaj były wyrabiane ręczne. Wówczas synowie pana Dietricha zakasali rękawy, zmechanizowali produkcję, wyprowadzili ją poza Stare Miasto, a gdzie? Na ulicę Żółkiewskiego. Więc kiedy przypatrzymy się ulicy Żółkiewskiego, dokładnie miejscu, w którym jest fabryka Kopernik, kojarzymy to miejsce, tak? To po przeciwnej stronie, tak? Dziękuję. Znajduje się też budynek ceglany, że tam teren już jest niemal wymieciony doszczętnie, ale to było miejsce, w którym znajdowała się fabryka i magazyn rodziny Dietrichów. I teraz został rozkręcony do stopnia, że rodzina Dietrichów eksportowała swoje towary do krajów zachodnich, do Wielkopolski, do zaboru rosyjskiego. I warto o tym wspomnieć, że kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, to między innymi przedstawiciele tej rodziny zaangażowali się, uwaga, w przemyt broni dla powstańców. Czyli to tak
nuta ciekawostki, jeżeli chodzi o nie tylko przemysłową działalność rodziny Dietrich. Warto wspomnieć o tym, że w podziemiach tejże kamienicy znajduje się Dom Legend Toruńskich, gdzie na żywo można doświadczyć opowieści o Krzywej Wieży, o dzwonu Tubadej. Wspaniała atrakcja turystyczna, dzięki której głównie młodzież i dzieci mogą te legendy poznać troszeczkę inaczej, a dosłownie mówiąc na własnej skórze. Tak? Przejdźmy dalej. Ciekawe historie dotyczyły także jednej z kamienic u zbiegu Szerokiej, Łaziennej i Szewskiej. Napomknąłem o tym, że Toruń handlowy, Toruń kupiecki w Hanzie i warto by też dodać, bo pytanie samo się nasuwa, co robią te znaki, które biegną przez środek ulicy, po co one zostały tutaj umiejscowione. To są znaki, czy też herby miast hanzeatyckich, czyli miast, z którymi Toruń miał kontakty handlowe na drodze współpracy w Hanzie, w której jak był, o czym już mówiłem, od roku 1284. Takich znaków do ulicy Królowej Jadwigi jest 22, od Królowej Jadwigi dalej jest 10 następnych, ale nie są to już herby miast hanzeatyckich, tylko herby miast, z którym Toruń miał ścisłą współpracę handlową. Miał tam między innymi swoje kantory kupieckie, więc pamiętajmy o tym, jak bogaty paletarz miast i skala współpracy europejskiej już w XIII wieku. Drodzy Państwo, XIII wiek to już są miasta, kantory kupieckie były między innymi w Londynie czy też w Paryżu, nie wspominając o tym, że przez niemal 3 lata burmistrzem Göteborga był kupiec z Torunia wybrany przez Hanzę. Taka ciekawostka. Także przechadzając się jeszcze ulicą Szeroką, z takich drobiazgów zwrócę uwagę na znaki rodzin patrycjuszowskich, tak? Zawieszone zarówno z lewej, jak i prawej strony, oddające cześć i chwałę rodzinom, które wniosły duży wkład nie tylko ekonomiczny w chwałę naszego miasta. Znajdziemy rodziny patrycjuszy, ale także cechów rzemiosł różnych, które tutaj się udzielały. Wracając do historii, skrzyżowanie ulicy Szczytnej, ulicy Łaziennej z Szeroką i znowu możemy na chwileczkę się zatrzymać, aby wspomnieć chociażby o rogu kamienicy, która znajduje się w narożniku między ulicą Szeroką a Szczytną. Dokładnie w źródłach nie jest określony, który to był numer, więc może autor mówił o tej kamienicy, możliwe, że o tej. Niemniej historia dość ciekawa. Niejaki pan Augustin, kupiec toruński, który na kontraktach przebywał więcej niż mieszkał w Toruniu, miał tutaj żonę, niestety nie miał potomstwa. Żona marzyła o tym, chciała założyć rodzinę, mieć tutaj multum dzieci, ale tak się nie działo. Pewnego dnia, kiedy była sama w domu, bo pan Augustin na kontraktach w dalekim Krakowie czy też Wrocławiu, do drzwi zapukał niejaki doktor Busterdofon. Zapukał, przedstawił się, zaczarował piękną rozmową o dalekich podróżach, przepięknych krajobrazach, o spełnianiu marzeń i powiedział, że dzieciństwo czy też posiadanie potomstwa jest możliwe pod jednym warunkiem. Trzeba podpisać pewien dokument na bydlęcej skórze własną krwią. Świadoma czy też nieświadoma pani dokonała takiego aktu, a pan doktor powiedział, że wróci i upomni się o to, co jego, za 7 lat. Powiło się dzieciątko, był to syn pana Augustyna, ten uradowany niemal pozrywał wszystkie kontrakty, zostając tutaj w domu, wychowując swojego syna jedynego, ale po 7 latach doktor Busterdofon znowu zapukał do drzwi państwa Augustynów, mówiąc, że upomina się o to, co jego. Oddajcie mi dziecko, zabieram jego do piekieł, bo jak łatwo się domyślić, ów doktor był nikim innym, jak tylko diabłem, z którym pani Augustynowa podpisała cyrograf. Czy tak łatwo oddali? Nie. Z pomocą przyszli toruńscy dominikanie z kościoła świętego Mikołaja, dzisiaj już nieistniejącego, który był na placu dominikańskim. Tam zaczęły się modlitwy, tam zaczęły się również nabożeństwa w intencji tej rodziny. Przyszli ponoć tutaj do mieszkania, wyświęcili je po sam dach. No i Busterdofona przepędzili, tak? Syn ocalony, cyrograf podarty, zmazany, grzechy wybaczone. Czy tak było? Nie wiemy, ale przy pięknej historii, bo do tego zmierzam, dostarczę tam słowo toruńskie i opowiastki, historyjki pisane przez Civis Toruniensis. To pseudonim artystyczny samego Mariana Sydowa, również Nestora, jak pan Benon Frąckowski, toruńskich przewodników, który takimi historyjkami się właśnie dzielił. Więc mijając ten narożnik, pamiętajmy o tej kamienicy, a może o tym, że doktor Busterdofon może zapukać do każdych drzwi i miejmy tego świadomość. Spore zainteresowanie wzbudziła też kamienica, w której mieści się apteka radziecka. To jedna z czterech aptek, które znajdowały się w średniowiecznym Toruniu, to już nie, 1623 rok, to jest moment założenia, należąca do Rady Miasta. Apteka radziecka należąca do Rady Miasta. Czy aptekarstwo było opłacalnym interesem w średniowiecznym Toruniu i później? Oczywiście tak. Między innymi lek taki jak toruńskie krople życia,
albo Dri Kwir. Tylko trzech aptekarzy w Polsce posiadało na to licencję, na produkcję tego tajemniczego leku. Niestety nie wypowiem się, do czego on służył, bo nie dotarłem to w źródłach. Niemniej toruński aptekarz taką licencję posiadał, nazywał się Paweł Guldeniusz i był nadwornym aptekarzem samego Władysława IV Wadzy. Więc bardzo uzdolniony aptekarz i pamiętajmy o tym, że apteka radziecka to nic z Rosjanem nie ma, a z radą miasta. Nie tylko przyglądajmy się temu, co na parterze i gdzie jest tej tabliczka, popatrzmy troszeczkę wyżej na przepiękną rzeźbę Atlasa dźwigającego napis apteka. To też czasami warto popatrzeć troszeczkę do góry. I żeby mnie umknęła jeszcze jedna ważna rzecz, bo przechodzimy już skrzyżowanie z ulicą Szczytną i Łazienną, warto pamiętać, oglądając się za siebie, że prawa część ulicy Szerokiej, prawa część, tak, moja prawa, była nazywana Rymary, od rymarzy, czyli osób trudniących się wyrobami siodeł, uprzęży, tutaj z konikami. Lewa część była nazywana Wielką Szeroką. Dlaczego? Bo główna część parceli należała tutaj do władz miasta, do Rady Miasta. Dwa, przy wspomnianej kamienicy należącej do Dytrichów znajdowały się też ławy miejskie. Między innymi tam można było kupić mięso. Więc to taka ciekawostka, że szeroka sama w sobie, ale jeszcze w średniowieczu podzielona na niemal dwa odcinki, czyli Rymary i Wielką Szeroką. Efektownie wyglądająca fasada jednej z kamienic także kryła w sobie ciekawą opowieść. Przechadzając się ulicą Szeroką, tutaj też napotkamy na tablicę mówiącą, że w tym domu w latach 1946-1974 mieszkał profesor Marian Gumowski, nestor numizmatyki w Toruniu. Przyjechał od nas, drodzy Państwo, z Krościenka. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, później był wykładowcą Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przysłużył się tym, że mnóstwo publikacji na temat numizmatyki, kolekcjonerstwa, opieki nad monetami popełnił, a że mieszkał w tym domu, takiej tablicy pamiątkowej się dorobił. I dobrze, niemniej nie koncentrujmy się tylko na tej tablicy, tylko zwracam cały czas uwagę, żeby patrzeć nieco wyżej, bo tam nieco wyżej też są ciekawe rzeczy. Joachim Gottlieb Adolf Gregor, 1809 rok. Klasycyczna kamienica z przepięknymi zdobieniami, początek XIX wieku. Rodzina Adolfów, czym się przysyła w Toruniu? No, chociażby tym, że tutaj można było kupić dobre papierosy, cygara, drogie perfumy. Był to sklep kolonialny. Jeden z wielu w Toruniu, ten podobno najlepszy. Tutaj również było, można nabyć kontynuację toruńskiego leku, ale już w postaci alkoholowej, nazywanym toruńskimi kroplami życia. To również rodzina Adolfów trudniła się nie tylko jego sprzedażą, ale również produkcją. Wiecie Państwo, gdzie była fabryka tego zacnego trunku? Na ulicy Kościuszki 75. I pewnie nikomu tak za bardzo numer na razie nic nie powie, ale kiedy zjeżdżamy z wiaduktu, ze starego wiaduktu, w stronę ulicy Chrobrego, tak? Czyli przekraczamy rondo i zaraz za rondem, po lewej stronie, w takich krzaczkach znajduje się dość zaniedbany budyneczek wskazujący na jego historyczne dziedzictwo. To właśnie miejsce, w którym wytwarzano toruńskie krople życia, własność rodziny Adolfów. To taka ciekawostka. Mało kto zna też historię kamienicy, w której mieści się dziś restauracja McDonald's. Benon Friedlander to kupiec, który zasłynął troszeczkę mniej ciekawą, czy też wesołą historią w swojej karierze, ale opisywały to toruńskie gazety na początku XX wieku. Znany, lubiany, rozkręcał handel, zaciągał weksli na ponad 300 tysięcy marek niemieckich i w pewnym momencie z powierzchni Torunia zniknął. Tak? Co się z nim stało? Ówczesne władze nie mogły dojrzeć. Prawdopodobnie ucieczka do Stanów Zjednoczonych z fortuną, na którą oszukał lokalnych kupców. Sama kamienica, która była w jego posiadaniu, została wystawiona na sprzedaż i wyposażone, wystawione niemalże przed kamienicą i sprzedawane za bezcen. To ustraszne słowo pomorskie. Gazeta Toruńska pisała o wielkich promocjach i przez cenach w Toruniu niemal wszyscy mieszkańcy mogli podejść tutaj z tego majątku cokolwiek nabyć, no bo kupcy dążyli do zaspokojenia swojego długu, ale i tak nie dało rady tego pokryć. Ów pana nie odnaleziono, nawet przez pewien moment podejrzewano, że popełnił samobójstwo na rudelce, bo dziwnym trafem jego zniknięcie zbiegło się z odnalezieniem zwłok wisielca właśnie na rudelce. Podejrzewano, że to on, ponieważ tam zwłoki były dość nadszarpniętym stanie. Niemniej okazało się, że to nie on, a pan Friedler nam niestety zaginął. Więc
Może nie pamiętajmy o samym Fridlerze, o historii, które działy się w ówczesnym Toruniu, niekoniecznie związane też z restauracją, która ma tutaj swoją siedzibę. Za Państwem market, który funkcjonuje w Toruniu z powodzeniem, z bardzo ciekawym dziedzictwem. Nawet Państwo, jedna z najstarszych kamienic zaraz po szerokiej 38, korzeniami sięgająca XIV wieku. Fasada, która jest przed Państwem, to już klasycyzm z XIX wieku. Pytanie do Państwa, żeby nie tylko ja mówił. Oprócz zwiedzania toruńskiej starówki, w weekend można było także zwiedzić fragmenty toruńskich fortyfikacji, posłuchać o historii Kaszczorka i wziąć udział w bezpłatnym zwiedzaniu oddziałów Muzeum Okręgowego.